żywoty świętych pańskich na każdy dzień roku. Subskrybuj Nauki Katolickie i otrzymuj powiadomienia. 2 stycznia. Żywot świętego Makarego, pustelnika. Żył około roku pańskiego 394. Urodził się ten święty w Aleksandrii z bogobojnych rodziców, którzy większej go od samego dzieciństwa przyzwyczajali do pobożności i pracy. Doszedłszy lat 30, rodzice mu odumarli, po czym się wyrzekł uciech światowych, udając się na odludną puszczę około Tebaidy, gdzie wówczas wielu mieszkało pustelników pod kierownictwem świętego Antoniego. Przebył tu Makary blisko 28 lat na ćwiczeniu się we wszystkich cnotach i takie w nich zrobił postępy, że stał się ulubieńcem kierownika pustelników. Pragnął jednakże jeszcze ostrzejszego życia pokutniczego, przeto udał się w okolice Dolnego Egiptu, na puszczę, zwaną Pustynią Chatek. Mieszkało tam bowiem mnóstwo pustelników, a każdy w osobnej chatce. Ci pustelnicy nie widywali się wzajemnie, z wyjątkiem soboty i niedzieli, w których to dniach zgromadzali się na wspólne nabożeństwo. Jeśli którego z nich brakowało, wiedziano, że chory, i wtedy śpieszono mu z pomocą. Przebywający tam bracia trwali gorliwie na modlitwie, a oprócz tego trudnili się ręczną robotą, wyplatając kosze, zebrane za nie pieniądze rozdawano między ubogich. Umartwienia ich, jak i cały sposób życia były niesłychanie ostremi. Jadali tylko gotowaną jarzynę i pili czystą wodę. Makary jednak wszystkich w tym przewyższył, albowiem całe jego życie nazwać było można bezustannym postem i czuwaniem. Znajdował się w tej samej pustyni klasztor w Tabenna, słynący z niezrównanych w umartwieniu zakonników. Makary o tem się dowiedziawszy, zapragnął poznać ich sposób życia, a przy tym nauczyć się od nich jeszcze większej gorliwości w służbie Bożej. Przebrany więc w świeckie odzienie udał się do klasztoru i niepoznany został doń przyjęty. Niedługo jednakże przewyższył w umartwieniu i uczynkach pokutniczych wszystkich swych braci zakonnych, ku wielkiemu ich zdziwieniu, a radości ówczesnego przełożonego Pachomiusza, który wreszcie z natchnienia Bożego Makarego poznał. Odtąd już zakonnicy ci nie chwalili się, że nikt im dorównać niezdolny. Następnie wrócił Makary na pustynię. Ponieważ sława cnót jego daleko się rozniosła, stąd zgromadziło się około niego wielu uczniów, których Makary w osobnym domku uczył służby Bożej. Aby święta jego czynność tem większe miała znaczenie, wyświęcił go patriarcha aleksandryjski na kapłana. Jak piękne zaś owoce nauka jego wydała, dowodem następujące zdarzenie. Razu pewnego darowano Makaremu wielkie, piękne winogrono. Makary nie spożywszy go, zaniósł takowe jednemu z swych chorych braci, aby mu sprawić uciechę. Chory jednak posłał to winogrono sąsiadowi, sąsiad zaś chcąc się umartwić, nie tknął owocu, ale znowu go posłał swemu najbliższemu współbratu. Tenże tak samo uczynił, tak winogrono chodziło od chaty do chaty, aż w końcu dostało się na powrót w ręce Makarego. Wzruszony do łez tym objawem braterskiej miłości, złożył winogrono na ołtarzu jako ofiarę, mówiąc: miłość braterska i zaprzanie się siebie jest najpiękniejszą ofiarą, jaką tylko Bogu złożyć można. W miarę pomnażania się cudownie w cnotach i doskonałości, miał też wiele do walczenia z pokusami. Zły duch począł go trapić myślami, aby powrócił do świata i udał się do Rzymu dla pielęgnowania chorych po szpitalach. Poznał Makary wnet sidła szatana, kiedy go jednak myśli te opuścić nie chciały, siadł na progu swej chaty, wyciągnął nogi i zawołał: wyciągnijcie mnie stąd, jeśli zdołacie, bo ja dobrowolnie nie pójdę. W takim położeniu przepędził noc całą, ponieważ jednak pokusa nie ustępowała, przeto napełnił 2 wory piaskiem i z nimi chodził po puszczy. Spotkany przez znajomego i zapytany co czyni, odpowiedział: dręczę tego, którym nie dręczy. Kiedy wieczorem bardzo strudzony wrócił do chaty, pokusa na zawsze ustąpiła. Nie była to jednakże pierwsza i ostatnia, lecz było ich o wiele więcej, ze wszystkich jednakże wyszedł zwycięsko. Za tak wielką wytrwałość w walce z pokusami i za wierną służbę obdarzył Bóg Makarego darem rozpoznawania sideł szatańskich i mocą czynienia cudów. Pewnego razu, kiedy samotny siedział w swej celi, nagle drzwi się otworzyły i weszła lwica z lwiątkiem, które złożyła u stóp jego. Spojrzawszy na zwierzątko, ujrzał, że było ślepe. Domyślił się więc święty, czego lwica chce, padł na kolana, pomodlił się, a potem splunąwszy lwiątku w oczy, natychmiast takowe przejrzało. Lwica z swoim małem odeszła, lecz nazajutrz wróciła, niosąc w darze świętemu owczą skórę. Tenże spojrzawszy na nią przenikliwie, rzekł: gdybyś tej owcy nie była rozszarpała i pożarła, nie mogłabyś też mieć tej skóry, ja zaś nie przyjmę tego, coś drugim zrabowała. Lwica spuściła łeb i złożyła skórę u nóg świętego.
Dobrze, rzecze Makary, przyjmę, ale pod warunkiem, że już więcej ani ludziom, ani ich owcom szkodzić nie będziesz. Lwica skinęła głową, jakby chciała przez to powiedzieć, że rozkazu usłucha i odeszła. Skórę tę podarował później Makary święta Atanazyuszowi. Dla dopełnienia miary zasług Makarego dopuścił Bóg na niego prześladowania za wiarę. Bluźniercza sekta Arianów, zaprzeczająca Chrystusowi bóstwa, odwiodła wówczas znaczną część wiernych od prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa. Cesarz Walens, wziąwszy Arianów w opiekę, począł prawowiernych srogo prześladować. W ten czas Makary rozwinął swą czynność, aby błądzących na prawą sprowadzić drogę, co mu się też udawało, gdyż jego nadzwyczajna świętość wielki na wszystkich wpływ wywierała. Rozgniewani oto Arianie oskarżyli go przed cesarzem, którego kazał z puszczy wygnać i wywieźć na wyspę zamieszkałą przez barbarzyńców. Lecz wygnanie właśnie posłużyło przeciwko woli bezbożników dla większego rozszerzenia prawdziwej wiary. Makary bowiem stał się apostołem wyspy i wkrótce nawrócił dzikich barbarzyńców do prawdziwej, katolickiej wiary. Zawstydzeni tym Arianie odwołali Makarego z wyspy i pozwolili mu wrócić na puszczę, gdzie w roku 394 dokonał swego świętego żywota. Nauka moralna. Zasadą i podstawą świętego Makarego było nie dać się przemoc pokusie, lecz Bogu wedle jego woli służyć. Niechże zasada ta będzie i twoją zasadą, pobożny chrześcijaninie, na którego w tym tak zmiennym życiu tyle pokus uderza. Jeśli bowiem święci na puszczy, dalecy od świata i jego zgiełku, tak ciężkim pokusom podlegali, o ileż więcej pokus ma do zwalczenia ten, który żyjąc wśród burzliwego, pełnego zwodniczych rozkoszy świata, na nie ustawicznie jest wystawiony? A jednak ulegniesz w tej walce z pokusami, jeśli nie będziesz miał bezustannie zwróconych oczu do Boga i świętej jego woli nic weźmiesz sobie za drogowskaz swego żywota. Niezwyciężonym staniesz się tylko uzbrojony puklerzem łaski boskiej i przetrwasz wszelkie, choćby najsroższe burze. Czego bowiem siłom twoim nic będzie dostawało, to nagrodzi Bóg siłą swej łaski, której chętnie udziela wszystkim tym, którzy mu wiernie służą i ufność w nim mają. Stąd mówi też święty Augustyn, prawdziwy chrześcijanin nie upada w pokusach. Podobny on do ciosowego kamienia, można go na wszystkie strony przewracać, zawsze prosto stać będzie. Taką też jest każda dusza, prawdziwie w wierze chrześcijańskiej umocniona. Święty Paweł mówi o prawdziwych chrześcijanach, któż tedy nas odłączy od miłości Chrystusowej. Utrapienie, czyli ucisk, czyli głód, czyli nagość, czyli niebezpieczeństwo, czyli prześladowanie, czyli miecz. Jako jest napisano, iż dla ciebie cały dzień bywamy martwieni. Jesteśmy poczytani jako owce na rzeź. Ale w tym wszystkim przezwyciężamy dla tego, który nas umiłował. List do Rzymian, rozdział 8, wiersz od 35 do 37. Wszechmogący, wieczny Boże, boską Twą pomocą, przez którą święty Makary tak cnotliwe i święte wiódł życie, wzmocnij i nas, abyśmy również w pełnieniu cnót statecznie wytrwali i żadnymi pokusami nie dali się z drogi prawości sprowadzić. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisu w opisie filmu. Błogosławionego dnia.